Mi się wydaje, że moje serce się rozpędziło, że mój motorek, serduszko pracuje na pełnych obrotach, bo coś wciska gaz do dęgy. Te tysiące latających motyli wewnątrz mnie, których skrzydłowie tak mocno, że zaczynają się mieszać i plątać, ja później zabrał te głowy, na ten oddech. Motyle to jest przede wszystkim opowieść o tym, że w życiu musimy robić to, co kochamy najbardziej i w momencie, kiedy zaczynamy iść za swoimi pasjami i za tym, co nas najbardziej dotyka, co kochamy, co sprawia, że zaczynamy latać właśnie, w tym momencie przechodzimy na stronę życia zdecydowanie bardziej jasną. Przesunąć. Scenografia składa się z 20 zastawek, które są skonstruowane naprawdę w prosty sposób. Są lekkiej konstrukcji, osadzone, aby się obracały, osadzone są na czpieniach łożyskowanych. Do tego przychodzą elementy zewnętrzne, czyli ten wentylator rolniczy, który wywołuje wiatr, który jakby wywołuje efekt lecącego samolotu. Ikar i jego ojciec zamknięci są w labiryncie. Ucieczka jest niemożliwa, bo wyjścia strzyże straszne stworzenie o ciele człowieka i głowie pyta. Robienie wideo z Agnieszką Mazurek i robienie scenografii z dziewczynami było po prostu jakimś super przeżyciem wspólnoty. Tak naprawdę, ponieważ tu w tym spektaklu każdy dołożył swoją cegiełkę do tej pracy. Udało nam się stworzyć pewnego rodzaju rodzinę, która podzieliła się tą siłą tej opowieści. To, co mnie najbardziej pasjonuje w tej opowieści i w ogóle w robieniu tego spektaklu, to jest ta relacja między tatą a córką, to, co się dzieje między nimi, jak oni świetnie ze sobą współgrają, jakie mają ze sobą relacje, jak się kochają, jak się wzajemnie uzupełniają. Naprawdę całą tę opowieść tworzy Amelka i jej ojciec, więc praca z Michaliną i z Mirkiem była czymś ekstra pasjonującym, bo my po prostu razem tworzyliśmy ten świat, próbowaliśmy rozkochać w sobie ludzi, którzy przyjdą na ten spektakl, wszystkich widzów, jak i też nas, samych siebie. Przyszła do mnie cisza i poczuła się jak u siebie. Nie przeszkadzała mi, więc tak sobie zaczęłyśmy razem być. Przyzwyczaiłam się do niej.